Cześć, witam Was. Dzisiejszy odcinek rozpocznie taką nową serię odcinków, która będzie rozwinięciem lub też uzupełnieniem serii odcinków Moja Makieta, a dokładniej będzie to seria poświęcona głównie automatyzacji makiety. Opowiemy sobie w tej serii dosyć szczegółowo, jak sterowane są poszczególne elementy makiety. Będziemy się zajmować programowaniem dekoderów, także wpisywaniem skryptów i programowaniem GBB kolejki. Także coś w tym stylu też pojawi się w tej serii odcinków. Więc w pierwszym odcinku tej serii powiemy sobie coś o systemach DCC. Opowiemy, czym różni się od sterowania analogowego. Ja nie jestem jakimś specjalistą od DCC, ale pewne podstawy postaram Wam się przybliżyć, żeby można było zrozumieć dalsze odcinki, bo bez tego raczej nie ruszymy z miejsca. Więc dzisiaj opowiem właśnie troszeczkę o systemach DCC. Spróbujemy sobie zmierzyć napięcie na torach. Pokażę także moje stanowisko sterowania, jak to jest wszystko okablowane tuż zaraz przy centralce. Pierwszą zasadniczą różnicą między sterowaniem analogowym a DCC jest taka, że w sterowaniu DCC napięcie na torach jest cały czas maksymalne i waha się w granicach minus 16 plus 16 V i to napięcie jest non-stop podawane na tory. W przypadku sterowania analogowego, jeżeli manipulator ustawiony jest w pozycję zerową, natężenie prądu i napięcie w torach jest zerowe. Dopiero po wychyleniu właśnie manipulatora w lewo, w prawo następuje stopniowe zwiększenie napięcia i lokomotywa jedzie wolniej, szybciej lub w prawo, w lewo. Tak wygląda to w sterowaniu analogowym. Różnica jest jeszcze taka, że w sterowaniu analogowym, jeżeli mamy włączone światła w lokomotywie, to one również świecą. Tym słabiej im wolniej jedzie lokomotywa, a tym mocniej im jedzie szybciej. W sterowaniu cyfrowym oczywiście tak nie jest. W sterowaniu cyfrowym możemy sobie załączyć oświetlenie, nawet jak lokomotywa stoi, właśnie z tego względu, że napięcie w torach jest cały czas takie samo. Jedną z kolejnych fundamentalnych różnic jest to, że w systemie analogowym możemy sterować w zasadzie tylko jedną lokomotywą właśnie z manipulatora, ponieważ jakby jednostką sterującą lokomotywą właśnie jesteśmy my, poruszając właśnie tym manipulatorem i dlatego choćbyśmy postawili 10 lokomotyw na torach, wszystkie będą się zachowywały w ten sam sposób, będą jechały w tą samą stronę, czy też z tą samą prędkością. W systemach DCC jest całkiem inaczej. Lokomotywy posiadają zabudowany dekoder. Każdy dekoder programuje się z innym numerem, przez co centralka może komunikować się z każdą lokomotywą osobno, która może jeździć w różne strony, mieć zapalone różne światła, mogą jeździć z różną prędkością itd., itd. Jeżeli lokomotywa posiada dekoder, to równie dobrze dekoder może posiadać czy semafor, czy rozjazd itd., itd. I tak się właśnie buduje te systemy DCC. Każdy rozjazd, jak zauważyliście u mnie, ma swój dekoder i mogę nim sterować niezależnie. Wtedy już dla systemu nie ma znaczenia, czy to jest dekoder lokomotywy, czy to jest dekoder do zwrotnic, czy też do semaforów, czy do innych urządzeń. Jeżeli chodzi o sterowanie DCC, praktycznie daje on nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o sterowanie. I tak też moja makieta jest realizowana w tym trybie. Jeszcze może powiem samo słowo o tym sygnale, cóż to takiego jest, co tak steruje tymi lokomotywami i innymi urządzeniami. Otóż sygnał DCC to jest nic innego jak właśnie sygnał taki napięciowy, właśnie o amplitudzie plus minus 16 V, który jest kodowany za pomocą zer i jedynek. Jedynki w tym systemie sygnalizowane są takimi impulsami o długości od 51 do 60 kilku mikrosekund, a zera już troszeczkę dłuższymi sygnałami, w granicach 90 i wyżej. Dobrze, więc tak, teraz spróbujmy sobie zmierzyć napięcie w torach. W tym celu przestawiam miernik na napięcie zmienne, ponieważ innego nam nie wykryje w ogóle. I spróbujemy sobie zmierzyć napięcie na torach. I wychodzi nam 8,7 V. Ale ja mówiłem, że ma być minus plus 16. Jak to się dzieje? Ano dzieje się dlatego, że sygnał DCC
nie jest sygnałem o częstotliwości 50 Hz, ani tym bardziej nie jest takim równomiernym sygnałem, żeby można było go normalnie zmierzyć. Te zwykłe mierniki, multimetry, które my używamy sobie tam gdzieś w szkołach, na elektronikę i tak dalej, nie są przystosowane do mierzenia napięcia o takich przebiegach, co powoduje całkowite przekłamanie wyniku. Więc ten miernik może mi jedynie posłużyć do tego, czy mam napięcie w torach, czy nie mam. Czyli na przykład, czy gdzieś mi się kabel nie przerwał i tak dalej, i tak dalej. Tylko i wyłącznie w tym celu mogę używać tego miernika, bo on po prostu kłamie. Te mierniki czasami pokazują u niektórych 12 V, czasami pokazują 5 V, więc właśnie to jest wszystko uzależnione od typu sygnału, który przepływa właśnie w torach, więc nie da się tego tak zmierzyć bez użycia specjalistycznego sprzętu. Oczywiście można montować jakieś tam mostki do miernika, robić sobie takie pseudoukłady pomiarowe i coś tam z tego wyjdzie, ale to i tak nie będzie na tyle dokładne, na ile byśmy sobie tego życzyli, jeśli już się za to zabieramy. Jeśli jednak ktoś chciałby zmierzyć swój sygnał DCC, na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju wagony pomiarowe, wystarczy wpisać w przeglądarce. Kilku producentów oferuje takie wagony. Potrafią zmierzyć długość odcinka, po którym jadą, jego nachylenie, nie mówiąc już o zmierzeniu poziomu sygnału DCC. Wszystko to można sobie fajnie dodatkowo podłączyć pod komputer, robić wykresy i tak dalej. Wagonik także pokazuje aktualną prędkość pociągu, za którym jest ciągnięty. Więc fajna rzecz, niestety droga. Jak na moją małą makietę, no raczej jest to nieprzydatne, ale jak ktoś ma dużą makietę z dużą ilością torów gdzieś schowanych w ukrytych stacjach, gdzie chciałby sprawdzić, jak to wszystko tam przebiega, a nie ma możliwości ręcznego zmierzenia sygnału, jak najbardziej na pewno taki wagon mu się przyda i takie osoby na pewno już taki wagon też posiadają. Teraz zapraszam na obejrzenie stanowiska sterowania, jak to mam wszystko podłączone. Więc wygrzebałem całe stanowisko sterowania, żeby Wam to pokazać. Zazwyczaj tego nie robię, jeśli nie ma takiej potrzeby, więc pokazujemy szybciutko, z czym się to je. Tutaj mamy tą czarną skrzyneczkę przymocowaną. To jest tak zwany booster. Niektórzy błędnie mówią, że to jest centralka. To nie jest centralka, to jest tylko i wyłącznie booster. Centralka w moim systemie sterowania to jest właśnie to, ten multi mouse. I tutaj w nim znajduje się centralka. Z tej strony obudowy mamy kontrolkę zasilania oraz sygnalizację zwarć, czyli ta czerwona lampka. A tutaj z tej strony mamy porty poszczególnych gniazd, więc od tej strony licząc to jest właśnie podłączony multimouse, pod gniazdo master, pod gniazdo slave jest podłączony tym białym przewodem interfejs, który jak zauważycie wychodzi tutaj poza szafkę, zaraz pokażę dokąd. Następnie mamy dwa przewody do podłączenia do torowiska już bezpośrednio i zasilanie z zasilacza sieciowego. Tak to wygląda. Przejdziemy sobie teraz na tył szafki i pokażę, jak to jest dalej połączone. Więc tutaj mamy ten biały przewód podłączony pod zaciski slave w boosterze. On prowadzi z jednej strony do interfejsu. Ten interfejs z kolei tym kablem wychodzi nam z powrotem do szafki i wchodzi tutaj do laptopa, gdzie sterowane jest właśnie cała makieta za pomocą GBB kolejki. I patrząc z drugą stronę, polega to na tym, że sygnał z komputera przekazywany jest tym kablem do tego interfejsu, który widzieliście, i wraca białym kablem do boostera, a następnie z boostera do centralki. I tak wygląda w skrócie komunikacja. Ten gruby kabel z kolei to jest nic innego jak podłączenie po prostu z tyłu tutaj do tego dodatkowego monitora. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie techniczne podłączenie. Jeszcze pokażę jedną rzecz. Otóż nie pokazałem, dokąd idą te kable. Te kable idą
tutaj do góry i jak się tam przyjrzycie, tam daleko idą już do koncentratora, który z kolei zasila już tory. Jeszcze takie słowo odnośnie używania lokomotyw analogowych i cyfrowych naprzemiennie na różnych torowiskach, więc nie polecam ogólnie stawiać lokomotywy w sterowaniu analogowym na torach z systemami DCC. Nie będzie to działać dobrze. Można nawet uszkodzić sobie lokomotywę. Lepiej zamontować do niej dekoder, jeśli jest taka możliwość. Zazwyczaj jest i cieszyć się normalnie pełnoprawnym modelem. Z kolei w drugą stronę niektóre dekodery przystosowane są do jazdy po systemie analogowym, więc tutaj zależy właśnie od zaprogramowania dekodera i jego producenta głównie, czy taka lokomotywa z dekoderem będzie jeździć po sterowaniu analogowym. W każdym bądź razie jedyną rzeczą, którego nie wolno robić na pewno, to jest łączyć napięcie analogowe z napięciem cyfrowym. To prowadzi momentalnie do uszkodzenia sprzętu. Także na to uważajcie, nie próbujcie łączyć. Jeżeli chcecie to łączyć, to muszą być to odcinki izolowane, odizolowane od siebie, odseparowane części makiety. Na przykład, że w jednym kółeczku jeździ sobie, po jednym okręgu jeździ sobie lokomotywa analogowa na sterowaniu analogowym, która jest zupełnie oddzielona od sterowania cyfrowego, od torów, żeby to nie było połączone, bo po prostu sygnał przejdzie i jest pozamiatany. Także to tyle, jeśli chodzi o to, na co musicie zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić sobie sprzętu. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że takie podstawy DCC mamy ogarnięte. W opisie filmu zamieszczę Wam link do literatury, w zasadzie link już do konkretnej strony, gdzie będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat DCC. Znajdziecie tam wszelkie informacje, całkowicie praktycznie wyczerpujący temat. Jak również zostawię Wam też linka do wagonu pomiarowego, żebyście sobie mogli też zobaczyć, jak to wygląda. Więc to tyle na dzisiaj. I cóż, zapraszam do kolejnego odcinka z tej serii. Trzymajcie się gorąco. Cześć.